drużyna z Bydgoszczy trochę opadła z sił i już nie mieli pomysłu. Póki jest jeszcze siły i ta gra jest wyrównana, to wspomaga większy wysiłek i stąd też taki mecz był wyrównany. Mówię tak, jak mówiłem wstępnie, na tych pierwszych 15 minutach. Później opadli z sił, my swoje rzucaliśmy i nie chciało się już grać. No. Zespół z Bydgoszczy lubi biegać do tego kontrataku, tak samo i my biegaliśmy i stąd było te pierwsze tam 10-15 minut wyrównane spotkanie. Później zrobiliśmy swoje rzeczy, poprawiliśmy grę w obronie, w ataku poukładane było i to już później wychodziło. Druga część spotkania to już taki wyścig zawodników, kto ile bramek rzuci. Dałem pograć zawodnikom, cały zespół zagrał, wszyscy porzucali, o to chodziło. Za dwa tygodnie gramy z Kętrzynem, teraz skupiamy się na najbliższym meczu w Gnieźnie. No, staramy się tych punktów zdobyć jak najwięcej, by poprawić swoje miejsce w tabeli przed drugą rundą. Zawodnik musi postawić kawę całej drużynie, tam też Karol Ejzekman rzucił pierwszą bramkę, też tej kawy dzisiaj będzie bardzo dużo. Okay. 40 bramek, z tego względu się cieszyliśmy, bo mamy w drużynie taki malutki zakładzik. Kto rzuci 40 bramkę, to jest nasza słodka tajemnica. Mamy nagrodę za to, powiedzmy, no, ale obrona obroną, tak? No, staraliśmy się dzisiaj pokazać jak najlepsze granie. Myślę, że bramka nam pomogła w pierwszej połowie. Odskoczyliśmy rywalom, w drugiej połowie myślę, że kontrolowaliśmy już ten mecz i dowieźliśmy to zwycięstwo cenne dla naszego miasta. Przez cały tydzień trener właśnie na treningach dawał nam dużo biegania, bo bieganie na kontry to najłatwiejsze bramki w piłce ręcznej, więc trenowaliśmy bardzo dużo. No cóż, bieganie się wygrywa, tym razem nam się udało, także myślę, że jest okej. Dopiero dwa mecze wygrane z rzędu, o ile się dobrze orientuję, także no, na razie nie zapeszajmy, tak? Za tydzień mamy też ważny mecz w Gnieźnie, tam też chłopacy potrafią grać w piłkę ręczną, także no, zobaczymy. Cały czas piłka w grze.